jesteśmy na kolejnych wyborach Rad Osiedli. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 4 w Chełmie. Frekwencja dopisała, na sali jest około 30 osób. W skład rady i jej organów wchodzili Sławomir Szajnek, zastępca przewodniczącego, Krystyna Majówka, sekretarz, Beata Dobrowolska, skarbnik, Beata Leś, Mariusz oraz radni Rady Osiedla Działki, Piotr Kosiński, Sebastian Łukowiec, Mirosław Mazur, Tomasz Podkała, Mariusz Turkiewicz, a także ja, Roland Kuczewicz, jako przewodniczący. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z paragrafem 11 punkt 1 Statutu Osiedla Działki, Rada Osiedla organizowała wszystkie otwarte zebrania. To znaczy, miały one charakter otwarty, każdy z mieszkańców, a część Państwa bardzo aktywnie uczestniczyła. Dziękuję wszystkim radnym Rady Osiedla Działki minionej kadencji za współpracę. Przede wszystkim Rada Osiedla jest, jak wspomniałem, jednostką pomocniczą miasta, może działać w określonych ramach. Natomiast od nas, jako od mieszkańców, od naszej aktywności też zależy wiele. Jeśli my tą aktywność będziemy spożytkować pozytywnie, będziemy przedkładać wnioski do budżetu, będziemy składać szereg innych wniosków, będziemy motywować do tego, aby na przykład coś, co jest najczęstszą bolączką na naszym osiedlu, jak na wielu innych osiedlach, czyli te ubytki w jezdniach, jeżeli będziemy jako Rada Osiedla zgłaszali to, przekazywali te informacje, tym jest większa szansa, że te zadania będą realizowane. Na obecnym na zebraniu wyborczym według listy obecności 42 mieszkańców osiedla głosowało 39 osób. Głosów ważnych oddano 39, głosów nieważnych 0, karty niewrzucone do urny 0. Ilość głosów ważnie oddanych na kandydatów. Pan Zbigniew Latusek 11 głosów, pan Roland Kurczewicz 28 głosów. Roland Kurczewicz. Może by oczywiście zgłosić więcej. Będzie głosowanie. Bardzo proszę. Czy będą jeszcze? Jeżeli nie ma, możemy zamknąć listę? Witam Państwa dzisiaj w luźniejszej atmosferze. Mamy zebranie osiedla Działki. Ja osobiście jako rady bardzo cieszę się, że jest tak dobra frekwencja. Cieszę się także, że mieszkańcy nie władza kandyduje do stanowisk w Radzie Osiedla. To będzie na pewno dla wszystkich, którzy w mieście mają jakieś znaczenie, okazja do tego, żeby pewne inicjatywy pokazywać. Cieszymy się także z tego, że pewne rzeczy dobre się dzieją. Ja osobiście cieszę się ogromnie, że będę mógł być obecny na tych radach i ewentualnie w jakiś sposób wspierać dobre działania. Bardzo cieszę się, że te wybory ogłoszone po tej ponad dwuletniej przerwie pandemicznej Rady Osiedla mogą wreszcie wrócić do życia. Z uwagi na pandemię tej możliwości nie było. Była krótka przerwa. To się zmienia. Po przerwie związanej z pandemią działalność w naszym mieście wznawiają rady osiedli. Dzisiaj znajdujemy się w Radzie Osiedla Działki. Trwają wybory przewodniczącego Rady Osiedla oraz wybory na członków Rady. Jako radni jesteśmy zadowoleni z frekwencji, która tutaj dopisała na zebraniu. Jest ponad 40 osób. To dobrze, że ludzie interesują się sprawami osiedla i będą w przyszłości opiniować projekty. Bardzo cieszę się, że osiedle Działki wśród innych osiedli naszego miasta cieszy się tak zdecydowaną frekwencją mieszkańców naszego miasta. Niestety ostatnie spotkania wyborcze na innych osiedlach pokazały, że jest problem z uzyskaniem kworum. Na szczęście nie dotyczy to osiedla Działki. Tutaj mieszkańcy chcą brać udział we współdecydowaniu o sprawach osiedla i bardzo tłumnie zjawili się na dzisiejszym zebraniu. Chciałbym pogratulować panu Rolandowi Kurczewiczowi zwycięstwa w wyborach na przewodniczącego Rady Osiedla Działki. Myślę, że jest dobry wybór. Jest to kontynuacja dobrej, sprawnej działalności osiedlowej. Gratuluję także wszystkim wybranym członkom Rady Osiedla. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że ta współpraca na linii Rada Osiedla i Rada Miasta będzie układała się pozytywnie i uda się zrealizować wiele cennych inicjatyw. Na obecnym na zebraniu wyborczym według listy obecności 42 mieszkańców osiedla głosowało 39 osób. Głosów ważnych oddano 35. Głosów nieważnych 0, karty wyrzucone do urny 0. Do składu
Rady Osiedla Działki w pełni na kadencję 2022-2026 zostali wybrani. Błaszczuk Mer Agnieszka, Błaszczuk Teresa, Borys Elżbieta, Kalisio Marek, Kazimierczak Tomasz, Kurczewicz Sylwia, Kuryś Ireneusz, Lankiewicz Katarzyna, Nowak Adrian, Podgórska Małgorzata, Rybak Radosław, Szajler Sławomir, Szarkowska Zofia i Szpejda Mariusz. Chciałabym się zapytać, które to są z kolei wybory? W dniu dzisiejszym mamy siódmą radę na osiedlu Działki. Jest to siódme spotkanie z mieszkańcami. Pozostało nam jeszcze do końca, do zakończenia wszystkich rad osiedli, a mamy ich 10, 3 rady osiedla. Jest to osiedle Słoneczne, osiedle 30-lecia i osiedle Kościuszki. A jak wygląda frekwencja na takich zebraniach? Niestety z przykrością stwierdzam, że frekwencja jest niska. Bardzo mało mieszkańców przychodzi na zebrania. Pragnę dodać, że na dzisiejszym zebraniu na osiedlu Działki była wyjątkowo duża frekwencja. Zgłoszonych kandydatów na członków Rady Osiedla było więcej, aniżeli przewidywała liczba uprawnionych. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Dziękuję ślicznie. Serdecznie gratulujemy wybrania Pana na przewodniczącego Rady i chciałabym się zapytać, jakie Pana są cele? Dziękuję uprzejmie. To jest oczywiście wybór mieszkańców i to mnie cieszy. Natomiast pamiętajmy, że Rada Osiedla Działki składa się z 15 osób. Ja jestem tylko jednym z tych 15 członków Rady. Dzisiaj zostali także wybrani pozostali członkowie Rady. No i przed nami w ciągu 2 tygodni jest ten czas, kiedy Rada musi się ukonstytuować, a więc wybrać także wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz inne organy zarządu. Co do celów, na pewno tych potrzeb w osiedlu jest bardzo dużo. Osiedle, które ma ponad 60 ulic, jest tym osiedlem, które cały czas się rozbudowuje. Przecież tutaj okolice chociażby ulicy Wolwinów, to jest ten obszar o intensywnej rozbudowie, tych potrzeb na pewno będzie bardzo dużo. No ale po to jest właśnie Rada Osiedla, po to są spotkania z mieszkańcami, aby ustalać te priorytety i oczywiście przedkładać je władzom miasta i Radzie Miejskiej. A jakie są kolejne kroki po tym zebraniu? Tak jak wspomniałem, pierwsze jest to zebranie, możemy nazwać techniczne, które wiąże się z ukonstytuowaniem i kolejne zebranie już będzie miało taki bardziej charakter otwarty i podejrzewam, że ono będzie już się zbiegało z tym okresem, w którym Rady Osiedla będą przedstawiały wnioski do projektu budżetu na kolejny rok. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję. Zakończyło się zebranie mieszkańców osiedla Działki i została wybrana nowa rada. Dla IHM TV Patrycja Bejda.